Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I widzicie, jesteśmy na mapie z minecraftmapy.pl. Jak wam obiecywałem, tak będę robił mapy. Co prawda dużo map tam nie da się ściągnąć, albo nie działają, bo są na starszych wersjach robione. Ale udało mi się znaleźć mapę, która na szczęście działa, więc zobaczymy sobie ustawienia. Wszystko ustawiłem, co prawda. Uwaga. W domku letniskowym do odnalezienia jest 9 notatek, które są ważne dla fabuły. Oraz warto je czytać chrono... Dobra. A fabuła? Wraz ze swoim przyjacielem Arturem postanowili spędzić noc w domku letniskowym, umieszczonym w środku lasu, z dala od cywilizacji. Wszystko układa się po twojej myśli, lecz po jakimś czasie dowiaduje się straszną prawdę o tym miejscu. Dobra, nie ma autora niestety tutaj nigdzie napisanego, abym pozdrowił. Link do mapki nie wiem, czy będzie w opisie, bo wiem, że powinien być, ale nie wiem z jakiej strony. O, Lewy Gaming. Ale nie pamiętam już linku do tej mapy. Niestety. Prezentuję mapę. Noc w lesie. Jak znajdę, to wstawię. Ale nie chcę nic obiecywać. I gdzie my tu jesteśmy? Pewnie idziemy teraz do tego domku letniskowego. Mam nadzieję, że ta mapka nie będzie jakaś mega krótka, ale też jakaś mega długa. Strzelałbym w 20 minut. A tutaj są bariery Nie mogę tędy przejść? Chyba, że powinienem przejść tędy, chyba, że... Nie, ale tutaj też nie mogę wejść. Co jest 5? Powinienem chyba móc... tu wejść, ale są barier bloki. Nie wiedzieć czemu. Nie, bo tu jest jakiś dom, ale tu dalej też coś jest. To jest chyba ten domek letniskowy, co tu pisze. Dom małżeństwa Betty and Henry Miller. Dobra, ale tak naprawdę nic mi to nie daje. Jestem nadal jakby uwięziony tutaj. Tutaj są barier bloki, no są barier bloki. Czekajcie, możemy zmieniać na game mode. Game mode. Musimy survival. Dobra, nie odrzuciło, czyli możemy na wszelki wypadek zmienić, chociaż... Tu są barier bloki, no ale... To jak ja mam tam wskoczyć, czy w ogóle jakkolwiek wejść, jak tam są barier bloki, to nie wejdę, nie ma szans. No widzicie. Nie wiem, czy to mi się mapka ściągnęła zbugowana, czy tutaj jest coś do zrobienia, ale... Strzelałbym, że raczej nie. Aha, i zapomniałem powiedzieć, że to może być mapka horror, więc... A czyż wątpię, żebyśmy doszli do jakiegoś rozwiązania fabuły w tym tempie, ale po prostu sami widzieliście, tam były jakieś bariery, bloki. A z drugiej strony, co mielibyśmy zrobić, żeby te bariery, bloki zniknęły? Hej, warto tutaj też zaznaczyć, że to jest mapka na wersję 1.12, a ja gram na 1.16.4, więc coś się mogło pobugować. Ale... Skoro działał sam interfejs, to uważam, że mapka powinna dalej działać. Sobie jakoś poradzić z tym problemem, chociaż mogę się mylić akurat w tym...
w tej kwestii. Chyba, że nie, bo tutaj też są barier bloki, tutaj je nawet widać. Czyli tak naprawdę jedyną rzeczą, którą my tu możemy zrobić... O! Musimy sobie pochodnie. To tak naprawdę jest... no jest tutaj barier blok, no bo widzicie, postawiłem pochodnie, no tylko, że ja nie przejdę tędy. Nie, no nie przejdę. Bo jak? Chyba, że... Czyżby? Nie wiem. Myślałem, że tutaj, bo jeżeli... jakby przytrzęsimy naszą postać taką pojedynczą bramką, no to ona będzie się czołgać i z tego co zauważyłem, to barier bloki są, jest jeden tutaj, ale tutaj pod spodem już barier bloka nie ma. Mogę normalnie pochodnie sobie tutaj postawić. I pytanie, czy tutaj miałbym to zrobić w taki sposób, żeby tam jakoś przejść, czy... A nie widziałem nigdzie niczego takiego, o czym myślę. Nie wiem, czy myślimy teraz o tym samym, ale nie widziałem niczego takiego, więc... Nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma. Wiecie co, albo ta mapka jest pobagowana, albo... w sensie pobagowana od autora, albo ona po prostu taka została przez to, że ją odtworzyłem na niewłaściwej wersji. Dobra, wiecie co, ja nie wiem co ja tutaj mogę zrobić, bo tam dalej są barier bloki. Tu są barier bloki. Tam też są barier bloki, więc teoretycznie ja czuję, że powinienem tutaj wejść, tylko że nie mogę z powodu barier bloków. Dobra, no. Weźmy sobie teraz game mode survival. 8 Adventure, na wszelki wypadek. O, to mi chodziło, że jak tym się przytrzaśnie naszą postać, to ona będzie się czołgać. O. Światełko włączyłem. Tylko gdzie? Gdzie powinniśmy być? Bo jakby... Nie znalazłem tutaj tak naprawdę żadnych wskazówek do tego, gdzie powinniśmy się położyć, czy w ogóle powinniśmy położyć się, co powinniśmy zrobić, nie ma nic. O! Notatka 4. Właśnie, bo tutaj są te notatki, to trzeba je będzie znaleźć. Notatka 5. Może w kominku je poukrywam? Nie ma nic. Najbardziej mnie niepokoi, że ten dom może mieć jakieś duże podziemia. No właśnie, o tym mówiłem. I tak naprawdę znalezienie tych wszystkich książek może nam zająć trochę więcej czasu, niż to sobie wyliczyłem. Nie, nic tutaj nie ma. No nie, pajęczyny. Wiecie czemu ja nie lubię pajęczyn? Bo przez nie się godzinę przechodzi. Tutaj coś jest, o. Poczekajcie. Ja nie mogę nacisnąć, jak jestem w pajęczynie, czy co? Bo jakby ten... O. No i mnie zamknęło. Dobra, jest notatka 9. A tych notatek miało być 9 czy 10? Kurde, zapomniałem. Najwyżej coś przegapię. Pierwszy raz gram w mapkę, tak naprawdę przygodową, horror, więc nie jestem pewien, co mnie tutaj czeka. Ty.
Jakiś taki dziwny ten gość. Ja czuję, że on będzie mnie straszył. Ja czuję, że on jeszcze się pojawi w tej historii. A tutaj dalej też są bariery, bloki, dobra. Chociaż wiem, że ta mapka jest już pobugowana trochę. Barier blokami, ale nie wiem, na ile te barier bloki są pobugowane, a i na ile są dobre. Znaczy, wiecie, co coś mi mówi, coś mi definitywnie mówi, że to jest pobugowane. Bo powinienem móc jakoś wyjść i teraz teoretycznie bez... No jeżeli tam są bariery bloki, to nie wyjdę, nie mam jak. Albo coś przegapiłem, albo poszedłem tutaj nie w tej kolejności, co powinienem. Bo tutaj może te kryty trzeba było zniszczyć i uwolnić tego gościa tutaj, o. A tutaj faktycznie, ale... Nie wiem. Dobra, wiecie co, ja będę grał na Game Mode Survival i bym sobie zmieniał na Creative, kiedy uznam, że coś jest nie tak z fabułą. A tutaj był jeden barier blok. Tutaj w ogóle to jakby nie miało sensu. Nie wiem, czy ja to gram w odpowiedniej kolejności. Chyba nie. Definitywnie nie, no. Ja powinienem tam pójść chyba... w odwrotnej kolejności. Kurczę, bo... Zawsze jest jakaś historia, która mnie poprowadzi przez fabułę. W sensie jak oglądałem mapki na przykład od Roxa. A tutaj niczego takiego nie było. Co więcej, ta mapa wcale mi nie wygląda na mapę horror. A tak było napisane na minecraftmapy.pl. Więc... Słabo. Poczekajcie, bo ja mam jeszcze game od creative. Weźmy adventure. Dobra. Przynajmniej nie zepsujemy nic. Ale teraz tam nie wyjdę jak na złość. Wiecie co, bym potrzebował jakiejś mapki. Jeżeli macie jakąś mapkę, jeżeli tworzycie mapki, to twórzcie takie najlepiej, które jakoś poprowadzą nas, mnie przez historię i was jako widzów, bo nie widzę jakby sensu w ogóle w przechodzeniu mapek, bo takich, bo nie wiem, co tutaj zrobić, czy powinienem w danym miejscu być, czy nie, czy mi się coś zlagowało tylko, że nie miałem, że miałem w danym miejscu barier blok. A tak mogło być, bo tak naprawdę ja gram zawsze ciągle na 1.16. Jest skrzynka, notatka 8. Wiecie co, ja bym sobie to posegregował. Tutaj 9, tutaj 8, tu mamy jakie? 5, tu poczekajcie, raz, 2, 3, 5, a to jest 4. Brakuje mi 1, 2, 3, 7, 8, 9. I sobie przeczytamy. Nie chcę czytać teraz, bo czuję, żebym sobie zaspoilerował coś, co powinienem odkryć inaczej. No i przełożenie tędy, Boże. Tutaj jest jakieś przejście? Nie wiem, czy tutaj byłem, czy nie. Nie, definitywnie nie. Albo może? Poczekajcie, bo... Coś mi się wydaje, że tutaj gdzieś powinno... W ogóle... Nie widziałem tutaj... O, notatka 1, dobra. To sobie teraz przeczytamy. 3 lipca 2019. Dzisiaj wraz z Henrym wzięliśmy ślub. Urządziliśmy skromne przyjęcie i wraz z przejściem nocy Henry zabrał mnie w tajemnicze miejsce, które zbudował dla niego ojciec. Gdy dojechaliśmy, Henry zaprowadził mnie do pięknego domu, znajdującego się w samym środku lasu. Boże! To jakby nie ma w ogóle... Nie chcę mówić, że to nie ma sensu, bo to jakiś sens ma, ale... Notatka 3. Dzielenie moim zdaniem historii na 20 notatek nie ma najmniejszego sensu. O to mi chodzi. Później będziemy mieli 4, 5,
Jednej notatki nam brakuje jeszcze. 3 lipca 2019. Ten domek miał w sobie coś... Miał coś w sobie, co spowodowało mi się od razu, gdy go ujrzałam. Gdy był niesamowity. Wraz z Henrym postanowiliśmy zamieszkać w nim bez zbędnej dyskusji i spędzić w tym miejscu całe nasze życie do końca naszych dni. No i pewnie okaże się to dla nich zgubne. Mogę się założyć. Pytanie, czy ja powinienem wędrować przez ten strych, czy nie? Jeżeli nie, jeżeli tam nie będzie tej skrzynki. To kończę z tą mapą. O, dobra, jest. To jest chyba tutaj już ostatnia skrzynka. Czekaj, nie możemy jej... Nie, możemy, dobra. 6, 7... Nie mamy siódmej? 5, 6, 8, 9. Nie mamy siódmej, jeszcze jedna. Ło, cie panie. Tutaj jest. 7, dobra. To teraz przeczytam już wszystkie. 10 lipca 2019. Idzie mija tydzień, odkąd z Kemerem jesteśmy małżeństwem, mieszkamy w tym domu. Bez dwóch zdań jest to najlepszy tydzień mojego życia i tak chciałabym, że jak jest teraz, było już zawsze. I pewnie coś tutaj się stanie, okaże się, że ten dom jest nawiedzony czy coś. 10 dni po naszym ślubie wszystko zaczęło się sypać przez jedną wiadomość, która wszystko zmieniła. Nasz przyjaciel poinformował nas o wypadku samochodowym, w którym zginęli rodzice mojego męża. Henry nie mógł tego znieść. Zaczął rzucać talerzami, wybił okno. Zaczął mnie obrażać i obwiniać za ten wypadek. Wiecie co, ja wiem, jak ta historia może się skończyć. Aż za dobrze wiem. Ta historia może się skończyć tak, że ten Henry po prostu zdziczeje i stanie się agresywny, a później zabije swoją żonę i będą straszyli w tym domu. Mogę się założyć, że ta historia będzie albo coś podobnego do tego. Zobaczymy, czy będę miał rację. Od kilku dni nie powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa. To jest 6 dni po ich małżeństwie. Chyba. Ich małżeństwo było w... Nie, 3 lipca, dobra. Aha, nie. To już 5 notatka. Od kilku dni nie powiedzieliśmy do siebie ani słowa. Henry ciągle wychodzi na całe dnie do swojej szopy, która znajduje się za domem i wpadł w uzależnienie do alkoholu. Ilość pusty butelek po piwa, które wypił w tych dniach, robi wrażenie. Dzisiaj, gdy chciałam z nim porozmawiać, odszedł do mnie bez słowa, a ja postanowiłam nie odpuszczać i gdy stał na schodach, złapałam go za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakbym to ja zabijał mu rodziców i po chwili popchnął, przez co spadłam wprost na sam dół schodów. Wiecie co, szykuje się całkiem fajna historia chyba. Z tego co widzę. Weźmy kolejne notatki. To, to i to, a to możemy odłożyć. Szykuje się coś naprawdę wielkiego. Ale jeżeli tutaj tak naprawdę historią całej tej mapki to jest po prostu historia tych książek, to słabo. Słabo, bo miałem nadzieję na jakiś dialog, na coś bardziej angażującego niż tak naprawdę samoczytanie książek. Zacząłem się go bać przez ten upadek, mam mocno bitą rękę oraz plecy. Nie wiem, co mam zrobić i nie chcę już być z tym człowiekiem. W dodatku, gdy dzisiaj popatrzyłem przez okno, zobaczyłem, jak Henry się okalecza. Wiecie co, ja czuję, że ten Henry po prostu z żalu za tymi rodzicami stanie się jakimś psychopatą i ją zabije. No, to co mówiłem wcześniej, tylko że on stanie się większym psychopatą przez to, bo... Przez to. Co tutaj widzicie? Ostatnie zdanie. Dobra. Czytamy kolejną notatkę 8. Dziś z rana postanowiłam spojrzeć na jego okaleczoną twarz i powiedziałam mu, że chcę stąd wyjechać, po czym tak się wkurzył, że miałam ochotę uciec z tego miejsca jak najszybciej. Złapał mnie przeraźliwie mocno za rękę i uderzył prosto w twarz. Wiecie co? Myślę, że uderzył z tyłu głowy. Żeby ta historia miała jakiś sens. Rozpłakałam się w samotności, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. Na dworze słyszałam już
i jakby krzykiwał moje imię, a gdy wychyliłem się, by go ujrzeć, zobaczyłem, co trzymał w dłoni. Był to topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko schowałam się w piwnicy i czekałam na rozwinięcie sytuacji, aż w końcu wszedł do domu i krzyczał, by mi się pokazała. Ja natomiast siedziałam w ciemności, która mnie otaczała, bo wiedziałam, że mnie odnajdzie i wiedziałam, co mi zrobi. Myślałem, że tu będzie jakiś comment block czy coś. Jeżeli ta historia to jest tak naprawdę tylko tyle, to słabo. Bo nie ma ani jakiś comment bloków, a ani nic. Tylko zlagowane barier bloki. Pytanie, czy ja powinienem gdzieś pójść? Teraz, jak już znam historię. Pytanie, czy tutaj coś będzie, czy tak naprawdę mamy, to jest cała historia tej mapki, bo jeżeli tak, to nie wiem, czy ją w ogóle wrzucać, bo to nie ma najmniejszego sensu wrzucanie czegoś, co trwa ile? Faktycznie 20 minut, ale to z problemami z mapą. Jeżeli to tak wygląda, to wiecie co? Zaczynam się obawiać serii mapek na moim kanale, bo czuję, że ta seria zrujnuje mi kanał, jeżeli tak będzie wyglądała. No, definitywnie. To jakby nie ma w ogóle sensu. Nie ma żadnej historii, która nas prowadzi przez tutaj przedstawiony świat. Nie, czekajcie. Tędy wchodziliśmy, Boże. To teraz tak naprawdę możemy pójść w tę stronę, bo tylko tu nam się opłaca i tam do tych drzwi. Że przy tym domu będzie jakieś przynajmniej coś, co wczuje nas w klimat tej całej historii, bo na razie wcale bym nie nazwał tego horrorem. Nawet co do thrillera, to bym miał zastrzeżenia do nazwania tego thrillerem. Bo raczej nie ma tego strasznego elementu. Chyba, że tutaj co, po prostu mapa znajdź książkę? I tu jest jakiś człowiek, no manekin. Nie możemy się do niego dostać. No i co, i to jest tyle? W sensie na odcinek w sam raz, ale on coś będzie? Chyba nie. No odcinek w sam raz, ale nudna. Nudna, bo tak naprawdę nie ma tutaj żadnej chyba na razie fabuły. Jeżeli by coś się stało z fabuły, to wiecie co, ja bym to wrzucił w kolejny odcinek, bo ten już trwa 23 minuty, a tutaj widzę jeszcze jedną lokację, której nie sprawdzałem. Opuszczona kopalnia. Pytanie, czy tutaj będzie jakaś część fabuły, czy tak naprawdę fabułą było znalezienie 9 książek? Jeżeli będzie akcja, to mówię, zrobimy, podzielimy sobie to na dwa odcinki, bo mapka nie jest krótka. Ale mi się wydaje, że tu więcej akcji już nie będzie. Chyba, że akcja będzie tam. Wiecie co, ja bym podzielił to na dwa odcinki. Zobaczył, czy faktycznie będzie tu jakaś akcja. Jeżeli nie, to po prostu bym skończył z tą mapką i bo to nie ma sensu. Poczekajcie. O Boże. I źle to zrobiłem. Ja wiem, jak to trzeba zrobić. Tam pewnie będzie coś, za pomocą czego otworzymy te kratę. Ja czuję, że tu fabuła na pewno będzie jeszcze. To wiecie co? Kończymy ten materiał. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście tutaj, oglądając ten film, tę mapkę, bo szczerze, ja byłem trochę znudzony. Aż nazbyt.
Ale zaczyna robić się ciekawie. Jeżeli chcecie drugą mapkę, to dobijcie pod tym filmem 10 łapek w górę i wleci kolejna część. Czy ona wleci bez względu na to, czy dobijecie, ale gdybyście dobili, to byłoby mi miło. No, trzymajcie się, cześć.